miłością i światłem. Kłania się Państwu Akima. Moi drodzy, zapraszam w magiczny świat run. Dzisiaj oj, będzie i dla ciała, i dla duszy, jak zwykle, zaklinaczka szczęścia, czyli Akima i ja. Będę Państwu rozwiązywać dylematy, ale i również dzisiaj rozdawać szczęśliwe, tak, magiczne numerki, może w totolotka. Wszystko się może zdarzyć, dlatego zapraszam szczególnie te osoby, które, dla których totalizator sportowy, gry liczbowe są bliskie sercu i już od wielu lat usiłują i praktykują, i te praktyki coś mało dają efektów. Dlatego ja będę dzisiaj właśnie pomagała Państwu wytypować tak zwane liczby losu, które akurat dla Was będą wyjątkowe. Może się tak zdarzyć i przydarzyć. Ale jak zwykle, moi drodzy, ponieważ dzisiaj energetyka fechu króluje, ponieważ mamy pierwszy dzień miesiąca i jeszcze dochodzi do tego czwórka związana z kwietniem i w środku nam daje tak zwaną piąteczkę i na zewnątrz również. Oj, to co będzie się działo, już się dzieje od rana do wieczora. Czyli na pewno dużo humoru, dużo dystansu do siebie, ale co najważniejsze, że dzisiaj możemy powiedzieć to, co myślimy, tylko, moi drodzy, konsekwencje mogą być tego różne. Dlatego te osoby, szczególnie które mają łatwość najpierw mówienia, później myślenia, policzyć do trzech. Ale jeżeli, moi drodzy, taki program energetyczny, bo jest dzisiaj bardzo silna energetyka, możecie spróbować drogą SMS-ową już ze mną porozmawiać, EZO 74801, imię, konkretne pytanie, ja konkretnie już Państwu odpowiadam. Pytamy o siebie, pytamy o dzieci, wnuki, pieski, kotki, misie, żabki, cokolwiek. Moi drodzy, cokolwiek dzisiaj, jak najbardziej możemy zadawać pytanie. Jeżeli te pytania wydają Wam się wyjątkowo dziwne, nie ma dziwnych pytań, może być dziwna odpowiedź, no, ze względu na treść pytania. Ja ze sobą mam dzisiaj czarodziejską różdżkę, tak, moi drodzy, jakby tutaj czarodziejka bez różdżki była, więc również będę tutaj czarowała. A przede wszystkim i odcinała, łączyła w pary i pomagała tym osobom, które gdzieś są nieśmiałe, gdzieś po prostu mają małe poczucie swojej egzystencji, również przebojowości emocjonalnej, ale tej ekonomicznej, bo gdzieś jest schemat myślenia na temat pieniądza, na temat kim jesteście w swoim życiu, że poza pewien pułap nie przejdziecie, pewnych świadomości, będę pomagała Państwu właśnie wyjść z tego ciemnego zaułku, aby właśnie iść w światło, no nie powiem lepszych finansów, ale głównie skupiamy się dzisiaj, moi drodzy, w fechu to również energia finansów, czyli o pracy, o finansach, o remontach, o czymkolwiek. Słyszę, że mamy pierwszego widza. Miło mi. Akima słucham, z kim mam przyjemność. Halo, halo. Dzień dobry. Witam. Kogo? Bardzo mi miło, że mi się udało do Pani zadzwonić. No ja powracam, Pani. Miło. A kto do mnie powraca? Także liczyłam na to, czekam na ten moment, dzisiaj na tą godzinę, więc może akurat nie będzie Pani Akima. Ale ponieważ ja myślałaś, tak myślałaś, wiara przenosi wszystko i przeniosła Ciebie tutaj do mnie. Jak na imię, kochana? Janina, dobrze. I data urodzenia? Data urodzenia 24.09.1959. Dobrze. I co, kochana, patrzymy? No praca, praca, jeszcze raz praca. No tak, no bo dzisiaj energia fechu, jak najbardziej. Właśnie, od bardzo... 1 lutego nie mam pracy. Zobaczymy, teraz, co się tak, dzieje. Kiedy ją znajdę. Zobaczymy, co się dzieje. Mam... Jeszcze mam takie jedno pytanie, bo składałam CV. Tak. Mam 6, dokładnie się dzisiaj dowiedziałam, 6 kwietnia, mam o 9 dokładnie, tak, bo nie wiem, czy to ma znaczenie, tak, mam rozmowę. Chciałabym wiedzieć, czy z tej jak ta rozmowa mi wypadnie i czy to dzieje, będzie wiążące co do pracy też. Ale dobry masz czas i pracy ty masz już. Ty, kochana, do czerwca ty powinnaś być zatrudniona. No ja wierzę w to, bo... No, naprawdę, już. Ona już. Mamy to przy życiu, a już mam dosyć, no. Nie. No to puść, jak masz dosyć. Puść. Po co ty tą poręcz trzymasz? Puść tą poręcz. Naprawdę się nie wywrócisz, tylko pójdziesz do pracy. I to takie trzymanie twoje emocjonalne to tylko, powiedzmy, wstrzymuje. Więcej
powiem, powiedziała człowieku wiary w siebie. I tutaj zobacz, Jera już się przy Kenas pokazuje. Czy jest to ziarenko zasiane i w ogóle wchodzisz w bardzo fajną fazę, bo przy Berkano to rozpoczynanie wszystkiego nowego, poczucie bezpieczeństwa, czyli może być ta praca, powiedzmy, że będzie miała umowę taką normalną, życiową, a nie na jakichś głupich papierach. Nie, że może być, powiedzmy, tutaj dać ci ona duże poczucie bezpieczeństwa. Czyli firma naprawdę silna, prosperująca, wypłacalna. Zobacz, wszystkie karty bardzo ładnie opowiadają twoją historię kariery zawodowej. Tutaj widzisz, już lato tamtego roku miałaś odalę odwróconą, czyli już wiedziałaś, że wszystko się pali, nogi się palą, nic nie da się ugasić, tylko po prostu uciekać. No i przyszło, po prostu idzie. No, musisz, jeżeli ja już ci wcześniej mówiłam, że ta praca idzie, bo mówiłaś, że wcześniej dzwoniłaś, to tutaj fakty się nie zmieniają. Dlatego nawet tarota nie otwieram, bo jak będziemy trzy razy pytać o to samo tarota, to sobie sama czarną magię zastosujesz. Więc ja tutaj runki otworzyłam, jak mówiłaś, że już któryś raz, i runki bardzo ładnie, energetycznie, i to ja sama czuję, że ta praca, w tej pracy jesteś. I ta rozmowa kwalifikacyjna również powinna bardzo ładnie przejść. Natomiast ciebie ochronić przed samą sobą, zaraz zobaczymy, jakiej energetyki będzie potrzeba. Zaraz dokładnie spojrzymy, jak siebie ochronić tutaj przed samą sobą. Zobacz, wuniu, uśmiechać, zrobić sobie dzisiaj dzień dziecka, dosłownie, moi drodzy. Dzisiaj przy tej energetyce piątki to szaleństwo i tego kota w głowie mamy wszyscy. Ja dzisiaj mam aż dwa koty, ale jako bliźniak, moi drodzy, to nie mogę mieć tylko jednego. To musi dla tej jednej i dla tej drugiej być, żeby było harmonijnie i zgodnie. Dlatego, moje drogie panie, panowie, jeżeli jesteście w frustracji, jeżeli na zasadzie jest tak źle, że gorzej być nie może, trzeba to puścić. Nie trzymać tej frustracji, puścić, zaprzyjaźnić się nawet na dzisiejszy tylko wieczór z energią runy Wunio. Przy energiach, powiedzmy, a chociaż tak powiecie, no tak, ale cóż z tego, że będę się śmiał, ale jutro i tak dzień będzie taki, jaki będzie. Jeżeli się zmieni nasza energetyka, wszystko wokoło też się zmieni i bardziej się otworzy. To jest, moi drodzy, to są wibracje. Dlatego tutaj to jest prawda, strzeżonego Pan Bóg strzeże i tak dalej. Ale to, co masz w sobie, to wysyłasz na zewnątrz i to do siebie przyciągasz. No to może, o, ładnie Akima powiedziała, to może tego się trzymajmy. Po prostu energii runy Wunio. I czekam na kolejnego widza, który mówi, że już nie da rady, że już chce to wszystko puścić. No to ja dzisiaj będę pomagała Państwa tutaj odkleić, o może w ten sposób. A energia dzisiejszego dnia temu sprzyja. Energia runy Rajdo, moi drodzy, bo mamy tak pierwszy, mamy czwórkę, z roku mamy dziewiątkę. Dzieje się dzisiaj, moi drodzy, dzieją się cuda. Słyszę, że mamy kolejnego widza, miło mi, Akima słucham. Dzień dobry, ja pytam o syna Jacek. 18 sierpień, tak? 18 tak? 1983. Dobrze. Zaraz dokładnie go zobaczymy. Dzisiaj właśnie dobry dzień na pytanie o tą pracę. Urodzony dyrektorek, dobrze, ambitny. Zaraz zobaczymy, co u niego się dzieje, co u niego się w sferze zawodowej dzieje. No tak jakby miał, wiesz, tak jakby miał już tą pracę mieć i cały czas odchodzi. Czemu tak? A jest taki w dobrej fazie. Jacek, sprawy zawodowe Jacka. No i ręce związane jakby miał. O. Wstrzymana jest ta energia pracy. Zaraz musi to ściągnąć. To tak jakby chodził na rozmowy i później te rozmowy niknęłyby. O, zobacz, rajdę odwrócone, wręcz lisa odwrócona. A kiedy on był ostatnio na jakiejś rozmowie kwalifikacyjnej? Bo takie... to było. To może też być, że on nie szuka pracy, bo karty zawieszają się. Czyli to jest takie pytanie, jeżeli on nie chodzi na rozmowy, bo to jest karty zawieszające, czyli nie ma ruchu, nie ma działania. Czyli on nie szuka pracy, tak?
no teraz problem ze zdrowiem trochę jest. Czyli nie szuka, no to dlatego tutaj karty mówią, że jeżeli się nie szuka, to nie znajdzie, więc nie wiedziałam, o co tu wręcz chodzi. To jest ten problem. To jest właśnie ten problem, bo energia jak gdyby czystości no, jest zagmatwana i może te problemy dlatego nawet nie tyle pokazują się blokady, ale ta blokada to może jest w zdrowiu. I teraz tak, bo on miał bardzo i ciężki okres w tym 15 roku, ale czy, proszę mi powiedzieć, czy 3 lata temu, bo tutaj 3 lata temu, on, nie wiem, zakończył jakąś edukację zawodową, czy coś w tym rodzaju, bo tu 3 lata temu takie przełomy u niego w życiu były zawodowym. A jak, co prawda, to chyba tak nie do końca. A jak u niego ewentualnie... Ale proszę mi powiedzieć, to ile on jest, jaki czas jest bez tej pracy? Bo tu karty... 10 lat. A, widzi pani. Po szkole, no w ogóle. A, dlatego widzi pani. Ja ten czas podam, ale tu edukacji, czyli po edukacji jakby cisza. Dlatego to jest takie pytanie, no właśnie jakby nic nie szukał. Jakby nic się po prostu nie działo. Słucham? To może wyklucz w przyszłości? Nie rozumie pytanie, wyklucz? No jakaś praca stosunku do niego, czy też może pani podpowiedzieć? Ja na tą chwilę nie widzę, no najbliższe. A tu trzy lata temu on cokolwiek próbował, bo tam była energetyka zmian. Czyli ruszył, czy coś się działo, nic się nie działo? Tak, nie do końca. I to znaczy, szukał tej pracy, czy nie szukał tej pracy? Bo tam była energia sprzyjająca pracę, o tak chcę pani powiedzieć. Może było w myślach jego, że chciałby, o może tak. No może, bo tam była sprzyjająca. Na dzień dzisiejszy ja tego nie widzę. Na najbliższy rok, na następne 2 lata ja nie widzę. Moi drodzy, karty się odwracają, więc ja tutaj nie chcę mówić o czymś. Jeżeli ktoś nie szuka, nie ma możliwości. Pytanie, jeżeli by było zadane, że mężczyzna szuka, czyli wysłał CV, coś się zadziało. Teraz jest ten energetyczny, zobaczcie, czas, lata. Ale są ręce związane, co były wcześniej, gebo odwrócone. Jeżeli tutaj latem się nie ruszy on, na pewno nic takiego się nie zadzieje w 2017 roku. Nie ma takiej możliwości. Ale zobaczcie, jak zaczęłam Państwu mówić channelingiem, czyli proces edukacji się zakończył i cisza, i nie ma pracy, no to gdzieś tu... Nie mogę mówić o czymś, czego po prostu nie ma energetycznie. Czyli tak jakby jest przyzwolenie, że choroba i tyle. Lato, no tak, no lato sprzyja. Lato sprzyja, teraz bo pokazała się ta praca. Ale to jest energetyka sprzyjająca, to co była 3 lata temu. Ale jeżeli to samo się powtórzy, no to nie ma, po prostu nie widzę u niego. A jest w dobrym okresie. O, jak tu energetycznie chłopakowi pomóc? No rzeczywiście tutaj to chyba tylko cuda są potrzebne. O, energia nauki. Wyeliminowanie tych przeszkód. O, jest ta jego droga zawodowa. A tutaj te przeszkody. Jakiekolwiek. Ale to jest ten moment. Ten do jesieni, ten czas, gdzie cokolwiek, jakkolwiek, cokolwiek powinien ruszyć gdzieś, żeby nawet na pół etatu, drobny etat, cokolwiek, bo jeżeli nie ruszy teraz z tej energii, to tutaj mi się pokazuje, że przyszły rok będzie rokiem nawet cięższym od tego, co jest. I pytania. Mamy tak. Anonimowo. Proszę ustawienie czakr, oczyszczenie, odcięcie od wampirów i uroków. Moi drodzy, w tych SMS-ach zwykłych ja mogę ewentualnie zdiagnozować. Na tak zwane oczyszczania i podłączanie się do tak zwanej agnihotry, czyli takiego ogólnego
oczyszczania, to oczywiście zapraszam do tych SMS-ów już VIP-owskich 92 556. To tutaj te wszystkie osoby, które będą na tych SMS-ach, to ja je biorę i te osoby już będę wiedziała, bo tu mogą mi się gdzieś pomylić, ale spojrzymy, co się dzieje u Pani w czakrach. Co się dzieje w czakrach? Pani Leokadia, co się dzieje w czakrach? No i tak, źródło teraz takich problemów emocjonalnych, to jest jednak sprawy rodzinne. Tu, rodzina pokazuje się. Druga czakra ładnie, trzecia czakra przyblokowana również, wątroba, szczególnie na wątrobie, jakby mężczyzna leżał, myśli na jego temat. 2, 4, 5, 6, 7. Natomiast, co mogę powiedzieć, że jednak tutaj u Pani cały czas jakieś krążą i tu ściągniemy karmy, nie tyle rodowe, karmy po linii bardziej męskiej, które właśnie może w tym momencie dosięgają jakieś fragmenty życia rodzinnego i Twój lęk, dlatego bardziej mi się pokazuje tutaj karma, to nie jest klątwa, karmiczne jakieś sprawy. O, i tu ściągamy karmę rodową po linii ojca, dziadka, pradziadka, prapradziadka, która w tym momencie uaktywniła się na polu energetycznym. To ściągamy. O, jak ładnie poszło. Zaraz zobaczymy, jak to tak ładnie poszło, jak to dalej będzie się miało. Proszę, już energia jest czysta. Zobaczcie, Tibas, droga jednokierunkowa. I to ładnie zeszło. Przyszedł SMS VIP-owski i zobaczymy, kto tu co do mnie napisał. Anonimowo, czyli Agnieszka nie chce dat. Dobrze. Jak będzie dla mnie ten rok w uczuciach? Proszę o błogosławieństwo na miłość. To od razu najpierw tak. Agnieszko, damy to błogosławieństwo na miłość, tak, tutaj, na te 12 miesięcy. Dzisiaj moja czarodziejska różdżka niech działa. Jedna, druga. Tutaj muszę rozłączyć. Dobrze. I już wprowadzamy. Agnieszka. O, jest ładna już wibracja, już się rozbujało moje wahadło. Dobrze. I dajemy błogosławieństwo z pozycji mocy, podświadomości, świadomości, nadświadomości i wszystkich opiekunów, przewodników duchowych Agnieszki, aby wspierały jej moc kreacji, partnerstwa, rodzinności. O, ładnie. Na wszystkie miesiące tego roku. O, co to będzie w tym miesiącu? Coś się w maju będzie działo. Idę na następne miesiące u Ciebie. O, to też się pokazuje ładnie. I to będzie październik również. Rozciągamy coś ze stycznia. Coś w styczniu nie tak było. Luty. Marca trochę, o, aktywujemy. No i już tutaj kwiecień. Ładnie, dobrze, poszło. I jeszcze teraz tak. I teraz zobaczymy, jaki ten rok będzie dla Ciebie w uczuciach, bo tu pościągałam, a zobaczymy, co tutaj będzie się działo. Jaki ten rok będzie w uczuciach. Spojrzymy dla Agnieszki. Uczucia dla Agnieszki. Aga, polecie. Właściwie nie chcę mówić polecie, bo to może być również okres lata, ale tu lato bardziej mi się pokazują flirty, czyli takie podgrzybki, które będą na Twojej drodze, nie dające po prostu ciągłości w relacjach.
Natomiast ładnie mi się pokazuje od jesieni tego roku, poprzez wiosnę przyszłego roku, w ogóle ten rok 2017, przychodzi mężczyzna, on mi się pokazuje w energii wdowieństwa. Albo po prostu był już bardzo, może na początku swojego życiorysu w jakimś związku i część swojego życia tutaj jakby albo na statku spędził, albo gdzieś na wyjeździe i właściwie to taki słomiany wdowiec, bo może i mógł mieć żonę, tylko że właściwie ten związek nawet nie musiał być na papierze, bo gdzieś właściwie on tylko polegał na tym, że on tam komuś dawał pieniądze na utrzymanie, ale i tak ta relacja nie przetrwała. I tutaj spotkanie na szczycie będzie. Ono może już, bo już jest energia światła, ładna, pokazuje mi się na jesieni tego roku, ale jeszcze w takich bardzo ciepłych fragmentach jesieni. Idzie ten mężczyzna. Trzymać tak. Słyszę, że mamy widza. Akima, słucham. Halo, halo. Dzień dobry, pani Akimo. Witam, dzień dobry. Komu tam się kłaniam z tamtej strony? No, kłania się pani właśnie tu dla Kasprza, dzwoni, ale ja dzwonię w sprawie synowej. Synowej. Jak ma synowa na imię? Jadwiga. Jadzia, dobrze. I data Jadzi? Tak. 25 stycznia. Tak. 1958. 58. I co o nią patrzymy? Tak. Co i teraz się właśnie chodzi mi o jej córkę właśnie, Monika. Monika. Dobrze, Monika. 24 też stycznia. Tak. 80 rocznik. Dobrze. I jakie pytanie do mnie? No i chciałam właśnie synowa prosić, żeby dowiedzieć się, co się dzieje z jej córką, bo tak bardzo kontaktu nie mają, także niby spotykają się. Ale widzi pani, ja już pani wszystko powiem, bo już w energetykę, jak już Moniki zajrzałam, to ona już od urodzenia jest z dystansem do wszystkiego, do rówieśników. To nie jest dziewczynka, która marudzi, która ma fochy, muchy. Ona widzę, że żyje w swoim bardzo sterylnym świecie. To jest taki, nie powiem, że typ zakonnicy, ale osoby, która nie potrzebuje wynurzania się emocjonalnego. Więc tutaj, prawda, nie zmienimy. Pokazuje mi się bardzo uczciwa, porządna. Ja wiem, że jako matki serce to by chciało tam, żeby przytulać i tak dalej. Ona właśnie ma tam, wnuczkę tam ma właśnie, nie może nawet się kontaktować bardzo z nią. Bo tutaj w ogóle co czuje Monika? Monika boi się, że będzie, bo ona jest taka bardzo Zosia Samosia, że może jej mama jej jakieś uwagi zwracać, albo... Zwraca. No to nie wolno. Bo chodzi pani, bo tam chodzi o to, czy ona czasami nie bierze jakichś wspomagaczy. Ona mi się depresyjna pokazuje. To tak, depresyjna. Natomiast jak ja czuję twoją tą Jadzię? Ja ją czuję synową, taką szczekającą, za przeproszeniem, że głowa boli. Tak, jak ją widzę i jest u tej Monicy, to Monika jakby mówiła, niech ona tylko wyjdzie, niech już będzie spokój. Ona inaczej, prawda? Ona inaczej by Monika podchodziła do swojej matki, jeżeli ta matka by przyszła, posiedziała, co ci potrzeba i tak dalej. Ale ona nie potrzebuje, żeby matka przyszła. Nie, ale ja powiem pani, dlaczego chcę pani wyjaśnić. To nie jest problem teraz. To jest problem już naraz, coś 2 lata temu takiego się wydarzyło, że trzasnęła albo drzwiami Monika, albo tamta trzasnęła, bo powiedziałam, Monika nie jest osobą, której się narzuca cokolwiek. Przy niej trzeba być obok. A pani synowa, powiedziałam, taka szczekająca mi się pokazuje. I teraz jakby ona na tą chwilę nawet zmieniła siebie, to potrzebny jest ten czas. A ona właśnie synowa powie, że tam chyba jej mąż Darek taki jest właśnie, tej Moniki mojej, wnuczki, że ten tam może coś z tego, ale może na święta teraz mówi, zauważyła, że Darek jest lepszy do niej jak córka. No bo córkę wszystko teraz złości, środowisko, wszystko. Dla mnie ma ona problemy. Ale to jej szczęścia nie daje. Bo ona jest cały czas poddenerwowana, w pracy są napięcia, duże wymagania
I ona się złości, bo ona jest pedantyczna i nie może, nie jest tak, jak ona by chciała. Dlatego ona kocha swoją matkę, ale wie, że matka jest taka, że jej dzisiaj można to i tamto powiedzieć i po niej to spłynie, więc ona tak fuka. Po prostu Monika to taki jad ma trochę, taki wypuszcza ten jad. Czy ona się zmieni? Najbliższe 3 lata nie. Nie. Tutaj wręcz mi się pokazuje, rośnie jej ego, tak jakby ona uważała, że świat zewnętrzny jest jej niepotrzebny. Ona jest po prostu zmęczona, przemęczona. Ja Monikę czuję przemęczoną. Ona ma ciężką pracę, ona bardzo dobrze zarabia, bo ona tam studia skończyła. Mhm. I ona jest właśnie w domu takim, w domu starców. I po prostu no dużo, bardzo dużo pracy ma, cały budynek. Ale widzi pani, głowie. Jeżeli jest w takim ośrodku, to tam wampirków energetycznych, to wręcz ona nawiedzona może być, Monika. To jest... Pani kochana, jeżeli coś może pani pomóc... No ja teraz tu nie mogę pomóc. No, ja pani tylko przekazywać mogę informacje, a nie teraz pomagać. Jest problem, jest duży problem, ponieważ Jadwiga pokazuje mi się, że ona tak jak gdyby ją to denerwuje, że nie jest Monika pod jej jakimś takim, no nie tyle kontrolą, ale że sobie nie pozwoli nic powiedzieć. Jadzia też jest uparta i to jest głównie to. No, i ja nie mogę powiedzieć, że ta wina, tamta wina, ja tylko widzę emocje, widzę jak historia, jak tam widzę ich obie obok siebie. To jedna się wścieka. Czyli ona musiałaby po prostu wyłagodzić synowa, po prostu zmienić je. Tak. Oczywiście. No. To tylko to. Ale Jaćka nogą tupnie, fochy postawi i tak dalej. Tak. Natomiast Monika jest pamiętliwa. Monika tutaj... To dlatego powiedziałam, to 3 lata tak widzę, że Monika lepiej Jadzia jakby z nią o telenoweli rozmawiała brazylijskiej, niż pytała się, dlaczego jest tak, a nie inaczej. To jest głównie z tym związane. Dlatego, moi drodzy, wszędzie jest do kogoś, bo tak jak nieraz was tam podglądam, nie to, że kluczyk, no pewne osoby energetyki nie da się zmienić. Natomiast rzeczywiście, jeżeli są osoby, które pracują w miejscach, gdzie jest zagrożenie, są ataki energetyczne, a takie ośrodki, w którym pracuje Monika, to wręcz jej, a to tak jakby pracowała w kopalni, wychodziła z tej kopalni i nie myła się i się zastanawiała, już wszystko jest, no wiecie, jak górnik wychodzi, i wyobraźcie sobie, się tak nie myje. Ona tu tak ubłocona jest, ale to jest energetyka jej. Dlatego wszelkie atak, wszelki podmuch działa na nią bardzo, na Monikę źle. No, na pewno tutaj, na tą chwilę, to, że odczuwa to Jadzia, to odczuwa, ale to odczuwa mąż, to odczuwa dziecko, to wszyscy odczuwają. Mamy kolejnego widza. Mamy dzisiaj dzień kota, dzwońmy. Z kim mam przyjemność, jak i ma słucham? Dzień dobry, proszę pani. Tak? Nazywam się Beata, ale chciałam się spytać o mojego syna. Synuś, jak ma na imię? O Adama. Adaś, tak. Adam. Tak, Adam i data Adama? 19 sierpnia 2004. 2004. I co, Adasia? Pytamy, bardzo bym się chciała, bardzo się tak martwię o jego szkołę, o jego relacje tam. Jak tam kończy? Zaraz zobaczymy, ja zobaczę. Bo na razie ma bardzo duże kłopoty. Zaraz zobaczymy, co się dzieje u niego. Ale widzę, że on troszeczkę w środku taki artysta, buja w obłokach, czyli potrafi, wie pani co, odlecieć. I nauczyciel przywołuje go. W swoim świecie trochę takim żyje, to mu przejdzie, bo ja widzę teraz taki odlatujący trochę. Aż karty właśnie. Zaraz zobaczymy. Aż mi tutaj skaczą. Adam w szkole. No bo gorąco jest teraz ostatnio. Tak, i zaraz zobaczymy, co się dzieje. No i ta głowa w chmurę. Ruszy tutaj. Natomiast musicie rzeczywiście kwiecień, maj,
albo jakieś korepetycje, bo dla mnie dużo ma zaległości. I to jest, bym powiedziała, że jakby nie potrafił się skoncentrować na niczym. Mogą to być te tak zwane przedmioty ścisłe, gdzie może z nimi mieć jakiś taki problem, ale i również jest jakaś osoba w szkole, która, no ja nie chcę mówić negatywnie na nauczycieli, żeby to nie było, nie do końca sprzyja mu, o może tak. Czyli tutaj jeszcze mi się pokazuje, tak jakby przez to, że on nieraz taki zamyślony, taki wyizolowany z akcji szkolnej, gdzieś zawsze na czymś może tam jest... Może nauczyciel, tak? Może wychowawczyni taka właśnie jest, może taka... No tutaj niepomagająca, a bardziej bym powiedziała cały czas narzekająca i cały czas... I on potrzebuje oklasków, Ada. Ponieważ tych oklasków nie ma i on ma duże poczucie, że gdzieś, nie to, bo intelektualnie on nie odstaje, tylko po prostu tak jak artysta buja sobie tam gdzieś w tych obłokach i tu jest właśnie problem. Uważam, że ten przyszły rok szkolny będzie dla niego dużo lepszy, bo idą zmiany u niego. Nie wiem, czy on zmieni klasę, czy on zmieni szkołę, o co tutaj chodzi, bo tutaj mi się zmiany u niego pokazują. Natomiast teraz ciężko. No bo ma na bazie napięcia z takimi kolegami. Mhm. Czy te napięcia przejdą? Czy to będzie jakaś coś, nie wiem, grubsza jakaś afera, czy może to nie wiem. Może to być powodem, że zmieni klasę albo szkołę. Może to być. Ale widzi pani, jeżeli pokazuje mi się ten nauczyciel, który powinien dzieciakowi pomóc, a gdzieś to bokiem przechodzi, to może też być to, że nie ma wsparcia, tylko to jest takie zakopywanie problemu pod dywan. No właśnie, mi się też tak właśnie... A nie myślała pani, żeby, nie wiem, zmienić Adamowi szkołę? Nie? No nie wiem właśnie, nie. Ale zauważyłam, że właśnie wychowawczyni nie jest właśnie za nim. Nie. Jak gdyby nie. Ona ucieka od problemu i zakopuje. Dlatego tu... On zostaje sam z tym problemem i dekoncentruje się i przez to może mieć również gorsze oceny. Ale na pewno następny rok szkolny będzie dużo, dużo lepszy. Czyli muszą, jeżeli nie zmieni klasy, szkoły, to na pewno tutaj coś ucichnie po wakacjach. To na pewno. Ja sobie tu Adama zapiszę mu taką energetykę, aby mu podnieść wibracje. O, dosłownie, moi drodzy, jak są podwyższone wibracje, nie ma w człowieku takiego energii strachu, nic się nie przydarzy. Bo nieraz jak jest energia strachu, to przyciągamy osoby, które chcą gdzieś nadepnąć nas, upokorzyć nas. O, w ten sposób. Czyli podniosę mu wibracje. Będzie taki silniejszy. On tutaj ma teraz dużo energii takiej żeńskiej, taki, no, tak jest. Przyszedł SMS Witowski, dobrze. Pani Akimo, proszę powiedzieć, kiedy skończą się problemy finansowe i dodanie sił? Małgosia, Małgosiu, zaraz zobaczymy. Małgorzata. Małgoś, 59. Zaraz ściągniemy te emocje, czyli z tego twojego krzyża życiowego, te lęki. O, się tutaj. Z minionych miesięcy, lat. I doładujemy. Miesiąc. A kiedy będzie poprawa? Zaraz zobaczymy, jak tutaj, w którym miesiącu ta poprawa będzie. No tutaj, do 4 miesięcy. Powinna pani poczuć. Do 4 miesięcy. Tak patrzę, czy szybciej? Nie. Nie. Tu się, o, do 4 miesięcy. Ale będzie ta poprawa. I zaraz jeszcze zobaczę sobie, zweryfikuję to moimi tutaj magicznymi runkami.
tutaj będzie się działo zawodowo. Tu jeszcze sprawy urzędowe Panią czekają i to jest właśnie taki moment weryfikacji. Bo to jest prawdopodobnie do 4 miesięcy te sprawy urzędowe jakieś Pani załatwi, może Pani teraz odwlekać, przekładać. Dobrze by było, żeby Pani ruszyła, bo jest teraz rajd odwrócony, echwas, tak jakby Pani chowała głowę w piasek, a nie na tym to polega. Tu można z kimś się dogadać, bo jakieś te sprawy po prostu konfliktują. Na pewno po październiku jest taki luz, natomiast luz, no bezpieczeństwo, natomiast poprawa za 4 miesiące. Czyli o, tak mi to energetycznie się pokazało. Natomiast zaraz zobaczę, jaką energię wspierającą tutaj dla Pani dać. Naudis, jednak naudis, tutaj ta energetyka jest potrzebna. Mamy kolejnego widza, miło mi, Akima słucham. Halo, halo. Dzień dobry. Komu? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Z kim mam przyjemność? Powracam, Pani Akimo. Miło mi. Chciałam Mirka. Zęby kwiecień. Tak. 38 rok. Dobrze. Pewnie. Tak, Pani Mirko, co patrzymy? Chciałam dowiedzieć się, jaki będę kwiecień miała i maj. Kwiecień, dobrze, zobaczymy. Ale którą dziedziną? Właśnie pod jakim względem, Pani Mirko? Pod względem finansów i zmiany pracy. Dobrze, zobaczymy, co będzie się... naszą kobietę, czy zmienię, czy nie. Dobrze, podejrzymy. Pani Mirka, sfery zawodowe, finansowe, co będzie działo się, zobaczymy, w kwietniu. Świetnie, co, poczucie bezpieczeństwa tutaj u Pani, więc na pewno tych zmian nie będzie. Troszeczkę Pani da tak na luz, więcej zadowolenia, nawet Pani zdrowie będzie lepsze, tej podopiecznej, tej osoby, której się Pani opiekuje, też będzie lżej. Zobaczymy w maju. W maju też stabilizacja. W czerwcu albo pod koniec czerwca Pani przemieszcza się, wyjeżdża, bo ruch mi się tu pokazuje. Czyli albo będzie Pani odwiedzała jakieś bliskich, albo wyjazdy jakieś Pani są. Nie planuję. No tutaj ruch mi się, droga pokazała, czyli końcówka czerwca. No i w lipcu również harmonia. Nie z pracą, a może z pracą wyjazd. Może z pracą wyjazd, bo tutaj Pani się przemieszczająca pokazuje, czyli tak mówię o momentach, najważniejszych fragmentach. I znów później, to był kwiecień, maj, czerwiec, w lipcu znów stabilizacja, znów powiedzmy takie... A Panią nie będzie się nic działo, Panie Kimo? Ja do czerwca nic tutaj nie widzę. Jedynie powiedziałam zmiany, wyjazdy, przemieszczanie się, to są czerwiec, lipiec. Natomiast kwiecień, maj pokazuje mi się stabilny. Tutaj u Pani. U mnie. Tak. A nie będzie jakiejś przepływu gotówki? Czy jest przypływ, niespodzianka od życia? Jest. Jest pod koniec maja. Pod koniec maja, widzi Pani. To też może się wiązać, że gdzieś będzie Pani w tym czerwcu, nie wiem, przemieszczała się. I ten przypływ, nie wiem, jakieś więcej jakby, albo jakaś podwyżka, bo jest, ale pod koniec Pani maja. Panie Kimo, a czy to nie sprawy urzędowe będą? Bo ja mam dostać od komornika pieniądze. A mogą też być, mogą, ale to pod koniec maja. Początek czerwca. Tak, od 20. No to widzi Pani, pieniądz się pokazał, cieszyć się. Naprawdę tutaj jest dobry czas teraz dla Pani. Ładnie tutaj się to wszystko pokazywało i jak dokładnie. A jeszcze jak to potwierdzała Pani z tym, co tam, no, hipotetycznie trochę Pani wiedziała, no, to tym bardziej lepiej. I dla Pani energetyka, zaraz zobaczymy, magicznie, ponieważ Pani Mirka, jak już na wstępie mówi, jest powracająca, a ja tych wszystkich przytulam jeszcze raz powracających, moi drodzy. O, energia losu, czyli to, co powiedziałam, prawdopodobnie jest w 100%, ale pomóc bym chciała, proszę. To jest energia Berkanu, czyli to jest energia ochronna dla Pani, tu. Bo to, co się wydarzy, to jest dobrze zaakceptować to, a tu energia dla Pani ochronna.
czyli na Pani zdrowie takie emocjonalne, fizyczne, jak i również, żeby nie trzymała Pani czegoś, co emocjonalnego, negatywnego, puścić to. Kolejne SMS-y, moi drodzy, tak patrzę, mam teraz piękny SMS od Pani Magdalenki, 24.03.77 rocznik. Proszę o energię run, na miłość, by zakwitła w moim życiu, na zdrowie, na kobiecość, pewność siebie. Moi drodzy, piszemy, dzwonimy, SMS-ujemy. Dzisiaj wyjątkowy dzień, ponieważ tyle jest energii fechu, tyle energii rajdo, czyli to, co ja Państwu powiedziałam na początku, dzisiaj jest prawdziwy dzień kota. Czasami potrzeba ten przypływ emocji takich, żeby dać na luz, żeby sobie zrobić taki dzień dziecka, żeby nie być szablonowym, no ale najważniejsze, żebyśmy się sami w tym właśnie w tym dniu kota nie pogubili, bo też tak może być, żebyśmy pamiętali na zasadzie o terminowości, chociaż już jest taka godzina, gdzie możemy naprawdę ci, którzy są w domu i tak mówią, że sami nie wiedzą i z kąta w kąt przeglądają, no dobrze, że Akima oglądają, ale jak się program skończy, moi drodzy, wychodzimy na spacer, wychodzimy cokolwiek, żeby tylko nie siedzieć w domu, ponieważ energetyka się zagęszcza. Jeżeli już czujecie w atmosferze rodzinnej, że coś wisi w powietrzu, może to wybuchnąć. Czyli wychodząc, nie mówię, że idziemy trzepać dywany, nie, bo taka energia by się też przydała, żeby te emocje wyszły, ale no właśnie jakiś taki, nie wiem, czy na baseny, czy pobiegać, ten wysiłek, czy na rowery, czemu nie, idziemy wszyscy. Dobrze, Magdalenka, co tam u Magdalenki, zobaczymy, się dzieje. Jaka jest energia? Magdalenka. Na miłość, by rozkwitła w jej życiu. Aż w samy środek serca położymy. I Was, widzisz. Czyli tu pokory. I dajemy. Wprowadzamy wibracje Magdalenki, 24.03.77 rocznik. Aby te osoby, ta osoba, która przyjdzie, która jest, która będzie, była w relacji miłości, pewności, stabilizacji. Proszę, jak ładnie pokazuję, aż do końca poszło. Ładnie. I teraz zobaczymy, co dalej. Tak, patrzę, jeszcze chcę wejść na, na zdrowie. A no widzisz, tutaj to zdrówko się pokazuje, że gdzieś te sprawy emocjonalne, dajemy zdrowie. Na kobiecość, zobacz, na udis. Czyli tutaj bardziej na włosy, na skórę. Tu, o, podwyższamy wibracje włosów, skóry. I na większą pewność siebie. I was, o tak. To jest właśnie to, energia wojowniczki, ale również osoby pewnej siebie, mające duże poczucie własnej wartości i akceptacji siebie. O, poszło? Poszło. A ja czekam, moi drodzy, na kolejnego widza, jak i również na kolejne SMS-y, program na żywo i bardzo mi miło już właściwie w taki, za chwilę się zacznie wieczór weekendowy, być z Państwem. Po całym dniu Państwo jesteście, po całym tygodniu pracy, no ale i również ta praca to był okres świąteczny i tak się zastanawiamy, myślimy o ciotce, o wujku, o dzieciach, o wnukach, jak to było, co to będzie. I jeżeli zaistniały jakieś sytuacje, które gdzieś wymykają się spod kontroli, czy cuda mogą się przydarzyć? Mogą. Wiecie, że to jest wszystko związane z energetyką. Dlatego jeżeli potrzebujecie troszeczkę cudów we własnym życiu, to jest odpowiedni właśnie w tym momencie program.